Jungs! Was machen Sie? Uciekaj! Siema, siema, witam wszystkich. W dzisiejszym filmie zobaczymy sobie poszukiwania w piwnicy po niemieckiego domu. I mamy tu takie miejsce, w którym zapada się ziemia. Nie wiem, czy to widzicie. Zobaczcie, jest pęknięcie. Jest pęknięcie, normalnie tworzy okrąg i mamy w tym miejscu sygnał. Szpadel wchodzi jak w masełko tutaj. Patrzcie, czemu w tym miejscu akurat nie ma cegieł? No zobaczymy, no, co tu się dzieje. To gdzie? Tutaj odłożyć? No, będziemy sprawdzać ziemię. Coś tu jest na pewno zakopywane, bo jakieś cegółki są. Tak. Co głębiej, popatrzcie szerzej. Ale nie, i za chwilę sprawdzimy znowu tą ziemię, czy, bo to może być jakiś drobiazg, ale może być coś... Ja pierdziurę, oczywiście ta muzyka w tle, którą słyszycie, to jest po to, żeby emocje zwiększyć. Łopata wchodzi jak w masło. Ty, a jak tu były schody gdzieś w dół? Dobra, będziemy wjeżdżać z wykrywaczem chyba. Ostatni raz nabiorę. A czemu wszędzie są, widzisz, cegły, a tutaj nie? Nie mam pojęcia, co to jest. Taka ziemia bardzo różna. Dobra, wjeżdżamy z wykrywaczem. Jest bardzo dobry sygnał. Bardzo dobry sygnał. Tam jest coś głęboko. Tak, bo jeszcze jest głębokość duża. Jest tam coś. A czekaj, tą ziemię tylko sprawdzimy. A weź łopatę oddal. Nie, w ziemi tu nic nie ma. To siedzi głęboko gdzieś. Masz, dlatego tam siedzi coś głęboko, metalowego. Jedziemy. A nie robimy żadnych cięć. Bo to może być ta, jak to się nazywa? No, Enigma. Zdradzamy, uwaga, zdradzamy lokalizację, w której jesteśmy. Jaka część Polski. Jest to jedna z wiosek gdzieś dookoła Dolnego Śląska. Okolica na pewno po niemiecku. Po niemiecki dom, okolica Wrocławia. Do Wrocławia stąd jakieś ile? 20? Łopat? No dlatego tu jest spękany. Patrz. Pa. Jest coś metalowego. Nie wiem. Nie, no uderzasz w coś. No uderzam w coś, no nie wiem. Ale to się rusza. Zobaczymy, czy to są cegłówki, czy to jest... Nie mam taki dźwięk. Ajajaj, łopata! Kurwa. Patrz, łopata! To był przed nami. Ale nie, a może to jest dobre? No a skąd tu opada? No powiedz, na takiej głębokości w piwnicy. To jest pół metra jak nic. Jeszcze poniżej poziomu piwnicy. Po co to ktoś coś kurde kopał, nie? Sprawdzę, czy może dalej był to jakiś schowek, kto wie? Może był. Ciekawe miejsce. No ale czekaj, zaraz sprawdzimy. To zabiorę. Sprawdzamy dalej. Okej, zabiorę łopatę. A czekaj, poczekaj, ja w ogóle wyłączam tą dyskryminację. W ogóle wyłączymy i będziemy bez dyskryminacji sprawdzać. Także po prostu ciekawa jest sama historia tego miejsca, czemu tutaj po prostu ta ziemia zaczęła się zapadać w dół. No zapada się z tego względu, że wszędzie dookoła posadzka jest wyłożona, tak? Posadzka się tak. Cegłami. To miejsce nie jest. I teraz to, że tutaj na dnie tego dołka, który ma około pół metra, może więcej, 60 cm, była po prostu łopata. Szybka zmiana urządzenia nagrywającego, już miejsca nie było na karcie. Jest tam coś metalowego i jest sygnał
No jest, w każdym razie coś jest na tej głębokości. I zaraz to wydobędziemy. Czyżby to było to? O, mamy coś. Co to jest? Podkówka. Podkowa. Ale jest coś jeszcze. Uwaga. O, na jednym szpadlu wyszło. Pokaż to. Zdobiona bliżej w jakieś kwiatuszki. Ale srebrna nie będzie, bo rdzą oblepiona, ale kawałek łyżki albo widelca jest. No i jest zdobiona. Później w garażu masz szczotkę drucianą. Wyczyścimy. Miedź, tak? Coś tam się tak błyszczy, tu można? Coś tam widać. Dobra, sprawdzimy. Oczyścimy, sprawdzimy i tu jest podkowa. Czyli na tej głębokości ty jeszcze zobacz. Ty zadrwił. Czyli tam, tak. Ja sądzę, że spójrzcie na ten dół. To podkowa, tutaj ta łopata i zobaczcie ten dół. Charakterystyczny. Mi się wydaje, że tutaj kanka była jak nic. No, dół jest okrągły, nie? Depozytu. I tutaj dookoła po prostu gładko wchodziła. Mięciutko szło jak... Może być, że zostało coś wykopane stąd. I ten kamień, który był schowany. Ale nie, zobacz samo to, że zostało po prostu... W tym miejscu były ściągnięte cegły. Nigdzie więcej. Wszędzie są na posadce cegły, w tym miejscu. Była i ziemia zapadnięta, i taki głaz. Mogło coś być. Złoto Wrocławia? Być może tak. Majątek pewnej rodziny. Lub majątek tej rodziny, która tu mieszkała. Rodzinka mogła, tylko kiedy by rodzinka przyjechała i to wydobyła? Był taki charakterystyczny czas, o którym mi opowiadał wujek, że przyjechali tutaj Niemcy i mówili, że mieszkali w tym domu. Bardzo charakterystycznie wpatrywali się jemu w róg pokoju w sufit. Tylko, że my tam sprawdzaliśmy. No dokładnie, ale... Ale, to ale piwnica jest cały czas otwarta 24 na dobę, właśnie. A podwórko było zamknięte tak nieszczelnie, że praktycznie wcale... A wiesz, wcale... nikt tutaj nie przychodził i nie sprawdzał, czy tu ktoś coś robił, bo nawet takich myśli nie miał. Mogło być. Dobra, w nocy przekopał, zabrał, a dom był bardzo długo opuszczony zresztą, bo moi dziadkowie zajęli go jako jeden z ostatnich, który był wolny w tej wsi. No. Bo tak się wtedy zajmowało domy, po prostu po niemiecku. Wiem, także ci co tutaj i w tamtych czasach byli tacy, co... A czekaj, co to jest jeszcze tu? Kutka. A ty zobacz, kutka jeszcze. Nie gadaj. To autentycznie wyszło w tej chwili. A nie, to tego nie widzieliśmy na żywo, wcześniej. Na żywo na waszych oczach. Ale to wyszło z tej głębokości, to tak, był ostatni tak, ten, który z tej głębokości. Ale zobacz, jaki jest jej stan. No to jest, to są czasy wojny. Przedwojenne. Czyli kolejna rzecz. Moim zdaniem, ale mi żartów wyściska, bo tu coś było. Szkoda, że nic nie ma. Tu były po prostu największe oczekiwania, jeśli chodzi o to miejsce. I ogólnie za tą ścianą, tutaj, tam jeszcze jest ogólnie budynek dalej. Także tutaj były szanse, mieliśmy takie... kiedyś nadzieję, że tu jest po prostu zamurowane przejście do pomieszczenia jakiegoś. Widzicie, że próbowaliśmy się przebić, jednak no, okazało się, że raczej nic tam nie ma. Tam już jest piach. Tam już jest piach. Do którego dokopaliśmy się dopiero teraz. Tam głęboko. Zapowiadało się pięknie. Wyszło jak zawsze. I jeszcze teraz na koniec zobaczycie sobie wyczyszczony ten fragment tej łyżeczki bądź też widelca. Kiedy była nowa, zapewne była piękna. Nie ma żadnych oznaczeń. Ciekawe jest to, że w środku ma metalowy rdzeń. No i z czego ona jest wykonana? Nie wiem, ocyn jakiś? Co to może być? Alpaka? Czy nie? No posiada kilka warstw. Nie wiem, czy to widać. Widać. Z Kielburga, bardzo zaklepane. Dobra, tamtych złomów wam już nie będziemy drugi raz was męczyć. Także w tym filmie to by było na tyle. Zapowiadało się pięknie. Złota Wrocławia nie było. Cześć, pozdrawiam was. Subskrybujcie kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie.